po Eurowizji czeka cię kolejna praca. Ja już miałem nadzieję, że ty sobie się po prostu odeśpisz, no ale może będzie czas święta, a później nadejdzie Sylwester. Czy ty spędzisz tę sylwestrową noc potem z rodziną, czy uda ci się może jakiś przyjaciół zagarnąć do Zakopanego? Ja w ogóle... może się uda. Właśnie to nie jest taki głupi pomysł. Bo myślałem, że kurczę, przecież normalnie każda nastolatka albo większość miałoby jakieś zaproszenie, albo samemu by organizował jakąś małą zabawę. A to jest tak trochę inaczej. Jest inaczej, ale ja się cieszę, bo to jest, wiesz, piękne doświadczenie. Żeby i wyróżnienie. Wyróżnienie i zaszczyt ogromny, że mogę występować z takimi ikonami na scenie, naprawdę. Bo to są ikony i po prostu piękne to i już się nie mogę doczekać. Na pewno przyjaciele będą oglądać, jeśli nie będzie ich, no to na pewno będą oglądać i będzie super. Myślisz, że na tym mrozie zdecydujesz się na tę ostatnią wokalizę? Tak, będę musiała, zobaczymy, może wymyślę coś jeszcze, zobaczymy. To na koniec jeszcze zapytam o to, jak połączysz szkołę z show biznesem i też dlatego, bo mieszkasz na co dzień blisko granicy z Niemcami, a jednak dużo rzeczy dzieje się takich show biznesowych w Warszawie. Wiesz, jak będzie wyglądała ta twoja przyszłość w kolejnym roku? Jeśli chodzi o szkołę, to ja teraz w ogóle jak wracam z tego, teraz po Eurowizji, to muszę nadrobić ferie te 2 tygodnie. Nie chcę, mi się nie powiem, bo jest dużo tego, ale wiadomo, że nauka jest bardzo ważna i po prostu trzeba. I po prostu jak wrócę, to zobaczymy jeszcze jak będę miała czas, bo rzeczywiście może być tak, że będę musiała przejść na indywidualne. Czego bym nie chciała, wiadomo, bo jestem bardzo roztrzepaną osobą i mi będzie ciężko bardzo na pewno, dlatego podziwiam właśnie Roxy i Vicky, że mają, nauczanie niezdalne, nauczanie indywidualne. I bardzo, bardzo i za to cenię, bo to jest bardzo ciężkie, na pewno jest to bardzo ciężkie, no i zobaczymy. A czy jak zobaczysz ten stos książek, bo tak jak mówisz, czekają na ciebie kartkówki, klasówki, to ktoś ci będzie pomagał w tej nauce, czy ty jesteś taka, że wolisz sama? Nie, ja często robię właśnie z moim ojczymem Szymkiem lekcje, bardzo dobrze mi jakby pomaga, w sensie, że to jest jedna osoba, która mi to umie wytłumaczyć. Wszyscy dorośli potrafią. Tak, to jest taka osoba, która mi to wytłumaczy. No i też mam bardzo fajną panią od matematyki, naprawdę bardzo, bardzo fajnie tłumaczy, więc damy radę. Pozdrawiamy na koniec w takim razie. Oczywiście, pozdrawiam całą szkołę.